Siemaneczko, ludzisko, jesteśmy w Baedyjskich Nizinach. Będziemy kontynuować tutaj wędrówkę po tej osadzie. Mamy zadanie. Strażnik starych dróg, które tutaj sobie wykonamy, mam nadzieję. Dobra, tutaj gadaliśmy z tą babką, pamiętam. Ale tutaj mamy Juona, który chyba... A punter! Step right up. What's your wager? To są borsuki? What? Are you blind? They're sloths. The rarest and most exotic animals ever to grace the fair land of Kaith. Dajmy żółty. I see you know your sloths. That'll be a single skiat. Stay close now. The race will be starting any minute. Co goś kuźwa robi? And they're off! Dobrze startował, co tu się dzieje? Well, well, that was a bit underwhelming, wasn't it? Oh, Eugene. Hey. No, no, my dear. No time for pity. Opportunity awaits. No i co, koniec? Ale ja uciekły. Hello, travelers. Hello. In the name of the Blessed Lady, welcome to Fetter Cairn. If you are ill or wounded, I would be honored to heal you. By the cup and the... A, ona leczy, dobra. With the lady's blessings. Nie wiem, czy zawsze i kiedy chcemy, ale tutaj jest budynek chyba, do którego można wejść. Żytni gaj. Chodzimy, zobaczymy, co tutaj znajdziemy ciekawego. Na pewno będziemy sporo gadać. Żytni gaj. Ah, you again. Oh, I wish I'd known you were coming this way. Black Hawk and I would have given you a ride. He's outside, on the roof. You just can't see him. Dobra, jakoś tam jest. So good to see you again. Welcome to the Wheat Sheaf. What'll you have? Beer and cheer for the... Ah, oh, it's the Wrecker's Dram you're asking for. Mischief on the night, misery on the morrow. Here's what... A właśnie, mieliśmy kupić trunki, które są potrzebne... Kurczę... 660? Herbata i drożdżówka. Co? Moment, bo to mu budujemy. Ej, coś się pierdzieli, widzicie? To kupowanie jest trochę słabe. Filtruj. 35, 36, 41. 131, ładnie, to jest mocne. To sobie weźmiemy jedno, bo ja potrzebuję. Cheers. Cheers. Another round then. A, to jest ta sama rozmowa. Cheers. Dobra. Oj, prosty tryb mamy. I to jest chyba związane z tym zadaniem. Okej. Okay. Znaczy z tym zadaniem. Tam mamy przejście. Podnieść poganie ich bogowie. Melodia pieśni o strażnicy. O! Mamy. 1, 3, 1, 2, 4, 2, 3. 1, 3, 1, 2, 4, 2, 3. Okej. Okay. Po wejściu do środka droga jest prosta. Na schodach jednak straszna rzecz cię spotka. W jaskini pieśni słuchać już blisko. Zejdź jeszcze raz.
w dół by włócznie odzyskać. Dobra, to włócznie to może trochę później będziemy odzyskiwać, jak levelujemy. Hey? I was just writing myself a better world, but alas, I'm still here being pestered by strangers. There must be a way to travel there, but how? Kim jesteś? The name's Mickey Furnahan. If it's any business of yours. Co mówiłeś o lepszym świecie? This world is so hard and cruel that sometimes I invent new and better worlds in my head. Places without demons or necromancers, without dungeons or dragons, war or... It is my belief that any world one can create actually exists somewhere, on another plane, perhaps. And if one only knew the right path to follow, one could get there. My hope is that if I keep writing, the path will grow clearer. And I... Huh? Yes! Dobra, to tyle tutaj. Ale zdobyłem trybik i zdobyłem wskazówki dotyczące otwarcia tego przejścia. Ale na razie tam nie pójdziemy. Jeszcze nie. Musimy trochę zlevelować postać, drużynę. Czytnik guy. Słuchajcie, może teraz tu pójdziemy, co? Te sierściuchy uciekły tutaj gdzieś. They say Grimsby the Chandler turned into a wolf and ate his family. What? Heretics! Attack! Cholera jasna. Prepare for death, fools! Dobra, trzeba to wczytać. Dobra, tam na razie nie będziemy szli w takim razie, bo to nie ma sensu walczyć z tymi strażnikami. O kurczę, duża miksturka lecznicza, dłeś. 5 zdrowia przywraca. O cholera. A to znowu są te symbole. Aha, bo tu chodzi o to, żeby złożyć ofiarę w postaci kasy chyba. Tak? Kasy nie da się chyba przekładać, to chyba nie o to chodzi jednak. Dobra, pogadamy z tą osobką i lecimy z tym zadaniem. Rolnik. Dlaczego nie przepadasz za awanturnikami? I used to sell my cabbages in town, but every time I'd set up my stand, some damned adventurers would wreck it fighting some monster, and my cabbages would be ruined. So you'd better not be adventurers. Niestety jesteśmy awanturnikami. Spokojnie, nie jesteśmy awanturnikami. Good. Because if you were... So, now that we've established... Net... Dlaczego nie przepadasz za awanturnikami? Poproś o główkę kapusty. Nie. If you get another hankering for cabbages, you know where to come. Nie jesteś kapusty, ja pierdzielę. Dobra, ruszamy dalej, kurczę. Jaki typ. Ja też, czyżby się robiło... Widno? No, proszę, mam już 3 kapusty. Nie muszę kupować. O, kolejne kamienie. Do aktywacji. Własne ziny. Fajna sprawa. Z tymi teleportami. Okej, kolejna walka. Kurde. Nie powinno być problemu raczej.
A tu jest jeszcze jeden. Cholera. 11. Zobaczmy może tego, te oko. 14. 19. Podpalenie jeszcze. Aha, bo to jest tak. To jest miecz, a miecz chyba mamy, który zadaje obrażenia podpalenia właśnie. Yep. Ready, I suppose. Nadamy koncentrację, a temu co? 11 zadam obrażeń. Chociaż nie, to się przyda do tego. Co ten mały mnie niepokoi? Bo on czaruje kuźwa chyba. Ja pierdziu, pieś. Trzeba im to ściągnąć, kurwa. Trzy. Tell me what to do. 12. Gość ma 21 tego. To nie dosięgnę go. Kurde pieczone. Aj. Gość ma 3 pancerza, ale pech. Now what? 15, to chociaż temu ściągnijmy. Chociaż nie, bo ten puścił tą tom. Aj, niedobrze, niedobrze. Here. Shit. Chyba zatmę te najpierw to oko. Jak ja bym się tu przesunął, to bym 14 plus... O, dobra, nie muszę się przesuwać nawet. Myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby tutaj to aktywować. 11. On your word. What do you want me to do? Grandum proximo nit ferte! Ulpa jedna! Better! Uciek, cholera jeden. Anime erie i luk me ferte! Dwa strzały. Nerve et sanguis, flamma et ignis flatis. Here. Ready for orders. No, to zgodzie by się przydało cholera ściągnąć. Ładnie jeszcze. Pierdyknęło. Tell me. By się przydał ten zamaszysty atak, nie? What? Hey!
ready. Exploding! Tell me what you need. I to co, może damy leczenie. Dobra, tym razem. Egurior, se prudentio lebo sit. Ja! By the flomnikans, te firmas better. Look out! Flames! Ready, I suppose. A, jaki pech. Aj. Siedemnaście. Ready. So dicks eating my brain. Lave inferne. Nimicus meos comburit. So now I'm ready. Dwa punkty, to się może leczyć. Co, ja się przesunę, może tu. A, on się do tyłu cofa wtedy. Aha. Tell me. What? No neckhands to feel that. Walki są długie, ciężkie i fajne. Obrona. Szaty przywoływacza. Dziewięć, jeden, dwa, ale tu jest aż sześć siła. Dziewięć wytrzymałość, jeden punkt magii. Mamy dwa punkty magii, dwa inteligencja. To nie ja chcę tego zakładać. To słabe jest w tym razie. Otrzymuję jeszcze punkty zbroi podczas medytacji. Medytacja. Minus 1 do trwania koncentracji, plus 1 do czasu odnowienia. A to? Maksymalny punkt magii. Inteligencja plus 2. Byśmy większe zadawali obrażenia od czarów. Albo możemy sobie wziąć dwa punkty wytrzymałości. O kurde. Ale tylko 9, ale każdemu możemy dodać te obrażenia. Przez wyopieroczenia 4 te potrzebujemy. I co czekacie? Się zastanowię, co tu wziąć. To jest słabe. 9 punktów obrażeń. To w ogóle generalnie te czary są słabe. Smoczy oddech to jest beznadziejne. Siła. Po co mi siła, kurczę? No w ogóle ci adepci to mają generalnie słabe te czary. Ale tutaj coś konkretnego jest. O cholera. Mut Mangara. Wywołaj mentalną eksplozję, zadając wszystkim wrogom w zasięgu 14 punktów obrażeń psychicznych. Zadaj 44 obrażeń prawdziwych. Pojedynczemu przeciwnikowi to niczym dotyk samej śmierci. Ale 44 punkty obrażeń to też nie jest dużo, bo walczyliśmy z przeciwnikiem, który miał 500 punktów życia. Ornaty kapłańskie to na pewno odpada. Pójdziemy albo do szaty czarnoksiężnika, albo szaty arcymaga. Medytacja. Inteligencja. Weźmy tą inteligencję chyba. Właśnie nie można tego cofnąć. To ma dwa punkty jeszcze. Dobra. Gdzie ja jestem? Prawie jesteśmy przy naszym zadaniu.
Oh shit. To chyba się nauczymy jakiegoś nowego śpiewu. Właśnie, żeby to odblokować. A co to jest? Duszek podnoży tylko za ptakiem, który leci z wiatrem. O, lerka. Masakra. Można go gdzieś tam tą stronę skierować? Aha. Dobra. Okej. Zagadka rozwiązana. Zaraz, w sumie moment. To była prosta zagadka. Shit. Co to za podpowiedź? Elficka broń. Mamy elficką broń, ale... Ty umiesz elficką broń, pieśń, ptaków, liary, brzątkanie. Otwarte drzwi ognia, powitanie. Aj. Chyba zostawmy to na razie w spokoju. Tu jest ptaszek. Tu jest ptaszek. Czego to się? Czego to się odbiło? Aha. A, dobra. Okej, okej. Moja wina. Moja wina, kurde. Cholera, co to za teleport? Oh shit, aha, bo to o to chodziło, żeby się tutaj dostać. Parafiarka Fiona. Ach, my head. Wait now. Wait, who are you? Oh, aye, you look like adventurers. But how do I know it? You could be more of them crazy bastards in disguise. I'll hear the guild whistle from you before I say another word. O cholera, jaką melodię. Go on then. Mam taką melodię. All right, that's the whistle. I suppose you're who you say you are, and I suppose I owe you my life. Charn-worshipping bastard nearly did for me, and if you hadn't taken care of the rest of them, I'm sure they would have finished the job. So, thank you. Now, what can I do for you? Rabbi mówił, że coś wiesz o Mangarze. I know a dozen songs about how he was killed by a few plucky adventurers after he encircled Skara Brae in the ice. I know mothers still use him to scare their children into eating their dinner. What else do you want to know? On żył, powstał z grobu. Potrzebujemy twojej pomocy. Jan, preserve us. You're serious? Ah, this is terrible. The bastard was hard enough to kill back then when he was laying waste to all and sundry. And he was mortal then. Oh, it's all of a piece, though, eh? Caith's suddenly crawling with cultists and monsters out of your worst nightmares. And at the same time, the Church of the Swordfathers hanging the very people best equipped to deal with it all. Something's going on.
Ale Wynn twierdzi, że możemy powstrzymać Mangara, jeśli zdobędziemy jego relikwiarz. Ah, he's right. To defeat a wraith, you've got to confront it with its reliquary. Only when spirit and bone are together can it be harmed. He'll not find it when Mangar was buried, though. He'll have taken it and hidden it in a locus of power. If you want to kill him, you'll have to find it, then bring it when you face him. Czy znasz czarną księżniczkę o imieniu Yadis Al Guin? Wierzy, że to Yadis wychował Mangara. I don't know the name, but it has the stench of the charn about it. And if Mangar has taken orders from him, he's likely very powerful indeed. Słyszeliśmy, że Yadis kazał Mangarowi odszukać Kilharn Skoil. That's bad. Sialmar is the oldest and wisest of the elves. If these ruffians are after him, they'll be seeking his knowledge, and it's no likely they'll ask politely, is it? Gdzie Mangar szukałby Kiliahar? Sialmar lives in Coil, the realm of the elves. There's not many ways left twixt our world and theirs, but one still stands in the forest of Inshriach. That'll be where Mangar is headed, and he'll have hidden his reliquary there too. Likely in some charn ruin. But watch yourselves if you go after him. The Fichte rule there, and they're suspicious folk. You'll want to tread carefully. The first men who ruled before the ice covered the world. They worshipped strange and terrible gods and built great cities on both land and sea. But then they went too far and challenged the old races for dominion of the Seven Realms. Now all that's left of them is their ruins, which lie hidden and festering like cancers in the earth. Avoid them if you can. They can corrupt the unwary. Dziękujemy za ratunek. If you seek Mangar, that's your path. Hang on, before you go. Listen, you've got me thinking. I can't just stay here collecting songs and preserving the wisdom of old days when the world has fallen apart around my ears, can I? It's time I stopped burying my head in the past and started using what I've learned to make a difference in the here and now. So, I'd like to come with you. I can sing and play and throw a punch in a pinch. Will you have me? Przyda nam się twoja pomoc. Dobra, to co teraz? A, jako piąta postać. No to pewnie, że weźmiemy. Jeszcze ma 11 poziom. Tak. Arfarka Fiona dołącza do drużyny. Pieśń poszukiwacza nauczono, co odbiera rzeka. Przywołanie duszy zmarłych. Dobra, czekajcie, bo mamy tutaj Fionę. Zobaczmy ekwipunek. Ohoho. 4112 812. Dobra, bierzmy to. To też może założyć. Buty elfów to jest to samo, tak? Tak, to jest to samo. Jeżeli chodzi o broń, to mamy taką samą, chociaż to daje 5 siły. Jakie tu zadaje obrażenia? 7 obrażeń prawdziwych. Pieśń Sanktuarium. I 6 punktów obrażeń. 7. Dobra. Spoko, mamy kolejną postać. Będzie łatwiej się grało. Zobaczmy to. Strażnik starych dróg. Nagrody za misję. Co to za misja? Strażnik starych dróg, to żeśmy to była misja ta główna, nie? Którą żeśmy wykonywali w tym momencie, tak. Znajdź dom Fiony, zabij kultystów, znajdź Fionę, porozmawiaj z Fioną. Udowodnij, że należy do gildii bohaterów, porozmawiaj z Fioną. Przywołaj ducha kultysty, misja wykonana. Guard the tunnel if you must, Master Galfroy.
But the songstress will meet her end here, by my hand, and so shall any who come seeking her. For the glory of Yaris, I swear it. Gacie. Zanim to opuścimy. Ale tu nie ma nic już. Dobra. A nie, mamy harfiarkę. Czekajcie, bo tu mam jakąś kolejną zagadkę. O, to jest tyły duszka. Znaczy... I co, ona tędy... Aha, tutaj możemy ją puścić. Czego mi nie mówicie, że nasza drużyna wymaga leczenia? Tak się sam, jak to tutaj puścić, żeby ten duszek przyleciał? Chyba, że ja tam muszę stanąć. A! Pod kątem też się da puszczać duszki? Widzicie, nie wiedziałem, to całkiem przypadkowo. Pierwsze uderzenie, dobra. O cholera. 42. Ja cię pierdzielę. Nie, jak się poddaję. 14. 19. Ready. Co tutaj ma? Oznacz wszystkich przeciwników furią Falkentyny. Falkentyny. Jeżeli oznaczeni doznają obrażeń, znak wybuchnie zadając 8 punktów, 8 obrażeń prawdziwych. Zapewni sprzymierzonemu bojownikowi osłonę za pomocą 15 punktów wytrzymałości na jedną turę. Pijany 2. Jeżeli osłona zostanie zniszczona, sprzymierzony bojownik odzyska 8 punktów zdrowia. Wrogowie kurczą się, ich siła spada o 50% na jedną turę. Pijany 2. Zmniejsz i siłę o dodatkowe 20 i inteligencję o 50. Okej, okay, to jest... Okej, okay, żłopanie. Zyskaj punkty magii, pijąc magiczny tunek z ekwipunku. Ja tu chodzę, znaczy w sumie to nic szczególnego ten Bart ma. Ready? Now what? I do what? Out of my way! I've lost Hear it. Hear me, Sankus. Flamaetignes fratis! Corrompit! Cholera. Look out! No, 17. Tell me what to do. Nie wiem, czy mi się uda gościa ściągnąć. Odpalenie się siadło. Here. Ładnie, jeszcze ten wybuch i zadał obrażenia wszystkim. Super. Yes. Kurczę, ty ma atak za 5 punktów tylko. Ready. Tell me what you need. Ready for orders. Aye. Cheers. Każdy wypity przez twojego barda napitek wymaga jego upojenia. Jeżeli poziom nietrzeźwości przekroczy poziom inteligencji, bohater dozna krótkotrwałego przepływu siły, po czym straci przytomność na jedną turę.
Aba, w sumie to. Jak nic. Jeżeli system. 14 obrażeń. Flamma et ignis fiatis. Ready. What do you want me to do? Trzy, a to coś ma? Wow! Uderza trzy razy po 7, ale kuźwa akcja, ale umiejętność. Burza ostrzy to jest to samo co to? A to mamy tylko dwa razy. O kurde, i to po 7 jeszcze, a ten zadaje 5. Ale jaja. Ready for orders. My head! My... Niezła, kuźwa. Teraz sprawdzimy, czy ja mogę też tutaj nauczyć wojowników tego, tej umiejętności. No to... A ja chciałem tego. Just squeeze by. 44. What should I do? Not bad. What do you want me to do? Nice. Przerwno księżnika, ale chyba tego nie mogę tak zakładać. Drożdżówka, właśnie mamy. I tu mamy jeszcze jeden, zapomniałem to użyć. I herbata. Drożdżówka. I herbata. Chyba to nic szczególnego. Okej, brak klucza. Czyżbym tutaj mógł tego duszka... Aha, moment, bo tu mnie nie było. Tutaj muszą podlecieć te duszki. Chyba, żebyśmy to stąd zabrali, to się chyba nie da czegoś takiego tutaj zrobić. Dajmy to. Co to będzie to? Wraca to. Nie, odbija się. Może tak to zadziała?
Dobra, wiem o co chodzisz. Dobra. Nadatka rozwiązana. Ja cię pierdził, tyle zachodu jakiś. O! Klucz jednak tutaj. O, proszę. Tam jeszcze coś jest na górze. Skrzynia. Muszę patrzeć gdzieś do góry, kurczę, bo widzicie. Masa rzeczy nam przepada. Trochę kasy. Nic poza tym. Tutaj jeszcze mamy przejście, no i tutaj to było to przejście, no i jeszcze tutaj mamy te wejście do jednej kryjówki. Może na następnym odcinku uderzymy. A ten klucz to chyba otwiera co? Tutaj, nie? To przejście. A nie. Kurde. Sorki. Myślałem, że to się można podnieść tą linę. Przeszukaj las in Shirach. To nie jest ten klucz. Ha. A tutaj lokacja jeszcze trochę ma miejsca. W jedną i drugą stronę. Stalowy klucz. A tamten klucz co zdobyłem. Ciężko stwierdzić. Tutaj nic nie było więcej. Aj, może do tych drzwi. O, wróć. Widzicie, kolejna zagadka. Myślę, że sobie poradzimy, nie? Raczej. Dobra, czekajcie, to się odbije od niego, nie? I wróci z powrotem. Dobra, a jak damy dwie? Samo. Zobaczmy tą ubiegłość, którą tu mam. Dwa razy uderza, a ona ma 3. Powiem wam, że Bard jest lepszy niż kurde wojownik, tylko że Bard ma mniej chyba punktów życia. A też mam samotną strzałę, ale to nie, to słabe. Obrona, to na razie nic to nie będę inwestował. Aczkolwiek mogą być te 3 punkty w to sieknąć, ale to jest słabe też. Dowodzenie. Piła 2. Inteligencja mnie nie interesuje.
Siła 3. Siła. Aha, to muszę w tutaj iść. Magia i siła. Aha, bo tu mamy siła 3, a tu mamy siła 3 i punkty magii. Kurczę, nie wiem co tu zainwestować. A, pozwala dzierżyć dwuręczną broń w samej lewej ręce. A to? Drzemie w tobie wewnętrzna moc. Za każdy posiadany punkt magii zadasz 3 punkty obrażeń prawdziwych. Sorki, ale to chyba jest lepsze. Także będziemy tutaj pchać w to. Jeszcze sobie zobaczę jedną rzecz. 5, 7, 7. Pięć, osiem, siedem. Okej. A tak mało. No i to zakończymy ten materiał. W zasadzie tutaj nic szczególnego nie było, tylko ta kapliczka, która dała nam trochę punktu doświadczenia. A, klucz mamy stalowy. Zmienia postać rzeczy. Bo teraz będę mógł tutaj przejść. O kurde, powiem wam, że tych zagadek tu chyba jest multum. No to pójdzie to w lewo, to proste jest, to już się nauczyłem. A jednak nie. A jak dam tak? To jest chyba kolejne zadanie, które wykonujemy z zagadkami. Znaczy kolejne zadanie, które wykonujemy w tym momencie, to jest las chyba. Shit. Co to było? Przepraszam bardzo. Can you tell me what land this is? I'm to meet my friend Vlaga on the banks of the river Amo. And I believe I have overshot. Kim jest Vladgor? My traveling companion. We were separated after our last adventure, but promised we would wait for each other on the Amo. I fear I am late. Nie znam rzeki Amur. Oh, too bad. It is the river of my birth, where my parents Peter and Svetlana raised me and taught me the ways of the fourth school. I have been trying to return there after a long and weary journey, but the journey only seems to grow longer. Jesteś w Kajt. Faith! How wonderful! I have always wanted to visit. Thank you, friends. And if you see my friend Vlago, tell him Oleg still seeks him. Oleg Szymanowski. Farewell. Dobra, czekajcie, bo tu mam jakąś zagadkę jeszcze jedną. Zdarza się czasem duszkom pomylić zarodniki niektórych grzybów z ptakami. Coś jeszcze jest, ale to chyba wtedy nie przejdę. Moi drodzy, 50 minut to już może wystarczy. Mamy kolejny klucz w Mosządzu. Także w tym miejscu kończymy i w tym miejscu zaczniemy kolejny materiał. Zobaczymy co z tym... Aha, bo tu tych zagadek pewnie jest więcej jeszcze. Więc zakończymy sobie to zadanie w las. Także to tyle, dzięki za uwagę, trzymajcie się, na razie, hej hej!